Pogawędka dzisiaj wieczorową porą, z racji na to, że człowiek potrzebuje czasami usiąść sam na sam, kiedy już wszystkie obowiązki odpadną, kiedy ma chwilę taką, żeby nie tylko zrobić sobie klimat, ale taki usiąść na takiej pustyni, tak swojej, żeby po prostu odejść na bok, jak Jezus dzisiaj widzimy, że odchodzi na bok na 40 dni. Dlatego odchodzi, bo dopiero zacznie się jego działalność publiczna, czyli tak naprawdę każdy komandos, który wychodzi na realizację zadania, najpierw się przygotowuje, najpierw wypracowuje strategię, najpierw rozkminia sobie cały kontekst sytuacji. Oczywiście, że to się wiąże też z tym, że to jest czas ostrzału, tak? Siedzenie gdzieś tam w bunkrze, którego jakby doświadczenia mamy cały czas aplikowane z różnych stron, medialnie nie tylko, i pełne są teraz różne media soczystych przekazów w tym względzie. Ale dokładnie tak samo, zanim ta wojna jakby ruszyła do boju, to my mamy takie sytuacje, kiedy ostrzał jest jakby sukcesywny, tak? W naszych relacjach, w naszych pracach zawodowych, w naszych klimatach rodzinnych, w naszych tragediach stracenia kogoś bliskiego, w naszych tragediach doświadczania i przeżywania różnego rodzaju chorób. Jest nieustające jakby bombardowanie nie tylko tej umysłowe, ale i emocjonalne, i lęk, który się jeszcze teraz w tym wszystkim będzie potęgował przez tę sytuację. Dlatego dzisiaj jakby w głąb tego słowa mnie osobiście pomaga jakby być takim stabilnym w tym wszystkim, co się dzieje. Z racji na to, że dzisiaj widzę człowieka, który, Boga i człowieka, ale jednak człowieka w tym wszystkim, który wychodzi przygotować się do bardzo ważnego zadania. To nie jest na hura i kamizelka na plecy i hełm na głowę i dzida, tylko to jest też Bóg, który jest też po ludzku bardzo konkretnie testowany i przechodzi jak tygiel, jak taki kruszec, jak takie potężne żelazo, którym ma potem walczyć, jest próbowany w ogniu. W ogniu tego ostrzału, który mu dzisiaj funduje demon i precyzyjnie go tam trafia, tam nie ma pomyłki, tam GPS precyzyjnie demoniczny jakby wali w serce, a konkretnie najpierw w ten naskórek ludzki, czyli w potrzeby. Trzy etapy kuszenia, które widzimy, czyli te głód, czyli władza i potęga, czyli ta jakby niezawisłość, że tak powiem, rzuć się i przecież cię uratują. Czyli z każdej strony tak naprawdę, gdzie tylko może, to z każdej strony robi bombardowanie Jezusowi, tak? Ale dzisiaj to, co mnie dotyka, to, że Jezus pokazuje fenomenalną broń atomową na odparcie tego ataku, na odparcie tego bombardowania. Dzisiaj mi się kojarzy takie sformułowanie na gębę. Zobaczcie, że jak ktoś z kimś gada, ustala jakieś układy, zawiera jakąś umowę, to często jest to tak bez papierów, bez jakichś tam innych rzeczy, bez zobowiązań, bez podpisywania umów, no, że dogadujesz się z kimś na słowa, tak? Tak to się mówi, no, na gębę. Problem polega na tym, jak ktoś tej umowy, jak tego zawarcia porozumienia, jak tego paktu ktoś nie dotrzymuje, no i potem tak naprawdę nie masz się do czego odnieść, nie masz w co strzelić, nie masz czym pociągnąć, żeby zweryfikować albo też przywołać kogoś, że no słuchaj, no umawialiśmy się, tak? No pozostaje to wtedy na jakimś bazie, nie wiem, honoru, wydaje się... No za dużo tam jakby nie można pofalować, za daleko nie pogalopujesz, żeby pociągnąć za jakieś sznurki, czy ewentualnie wywrzeć jakąś presję, tak? I dzisiaj to jest taka też gadanina jakby na gębę, tak? Jezusa z demonem. Z tym tylko, że zobaczcie na jaką gębę, ale przede wszystkim co schodzi z ust Jezusa. Czym on mu zapodaje, czym on strzela cały czas demonowi, jak ten go bombarduje, no to temu jakby przeciwpowietrzny. Ten go desantuje, no tego artyleria idzie w górę, tak? Kiedy demon mówi, no zobacz, chlebek, kamień, jesteś głodny, no to cyk. Nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. Za chwilę nie będziesz, to Ty będziesz oddawał pokłon Panu Bogu swemu. I napisane jest, niech samym chlebem żyje człowiek. I to, co pada z ust Jezusa, to są słowa Boga. On niczym innym nie celuje, jak tylko... Nie dyskutuję po ludzku, no wiesz, nie masz szans, ja wiem więcej, wiesz, mam takie zaplecze, pójdę po kolegów, ja tutaj mam kogoś tam zaprzyjaźnionego, uważaj, uważaj, strachy na lachy. Tylko Jezus nie rozdrabnia się esencję, wyciąga esencję, czyli ma słowo swojego Ojca, ma słowo Boga i tym słowem się odnosi do Niego, nie dyskutuje.
Nasi komandosi, kapłani, którzy walczą na pierwszej linii frontu z demonem, często nam przypominają, tym, że tak powiem, chłopakom z pierwszego gdzieś tam kontaktu, często jeszcze niewyspecjalizowanym, często nieznającym jakby fachu swojego, niewierzącym w to, że rzeczywiście mamy do czynienia niejednokrotnie przy ludzkich różnych perturbacjach i tragediach z przeciwnikiem face to face. I można się zdrowo zaskoczyć, to przypominają nam o jednej rzeczy, że z demonem się nie dyskutuje, że nie wchodzi się w żadne dialogi, dlatego że to jest istota, choć duchowa, pozbawiona ciała, ale o wiele inteligentniejsza jakby od człowieka, tak? I to jest przebiegłość jego, no nie zna granic w kosmosie. I w tym dylemacie jakby nie dyskutuje się, nie wchodzi się w dialog, tylko mam się posiłkować pewną amunicją i to jest słowo Boga, jak miecz obosieczny, że trafiam, kuję, wyciągam, kuję i tyle, tak? I odcinam pokusę. Gilotynuję tą pokusę, gilotynuję jakby, nie jakby, tylko gilotynuję wprost jego działanie. I tu przychodzi mi na myśl jakby to, co ksiądz Bosko, nasz założyciel, często proponował młodym chłopakom, których wychowywał na takich komandosów życiowych i duchowych, to uczył ich tak zwanych aktów strzelistych, że nie mają siedzieć godzinami w kościele i odmawiać ckliwych czasami modlitw, litanii, różańców, w nieskończoność, jakby to mają mielić jak betoniarka i potem nic z tego. Tylko uczył ich tak zwanych aktów strzelistych, pocisków. Jakie? Jezu, ufam Tobie. Mario, wspomożenie niewiernych, módl się za nami. Jezu, ratuj. Mario, prowadź. I może warto sobie do swojego gdzieś tam arsenału, do swojego takiego magazynku jakby z bronią też liduchową i co się wiąże z tym też, no bo to wpływa na nasz świat fizyczny, na nasz świat też umysłowy, poszukać sobie i poćwiczyć sobie trochę, tak popróbować jak na strzelnicy takiej duchowej, z jakich aktów strzelistych można by strzelić. Idąc dalej, jakie zdanie z Pisma Świętego, jaki taki jeden pocisk, taki moździerz duchowy, taki moździerz słowa, który możesz mieć na podorędziu, kiedy rzeczywiście jest ciężko, kiedy jest ostrzał i już nie dajesz rady i czujesz, że się wszystko zawali, że po prostu już masz dosyć tego dręczenia w głowie, w ciele, gdziekolwiek indziej, w tym wszystkim, co przeżywasz i co możesz odpalić, tak? Ja mam takie swoje zdanie, które mnie wyprowadziło z różnych zakrętów i kiedy były największe tąpnięcia jakby w moim życiu, to co mi zawsze się gdzieś tam w ostateczności odpala, nie biegnę od razu po tym, nie walę jakby tam z automatu, to takie zdanie: tylko w Twoim miłosierdziu, Panie, mój nadzieja ma. I tylko jestem w stanie potem po prostu śpiewać sobie gdzieś tam czasami z łzami w oczach, czasami po prostu z głową między kolanami, zwieszony totalnie, że tylko w Twoim miłosierdziu, tylko w Twoim miłosierdziu jest moja nadzieja. W żadnym człowieku, w żadnych swoich siłach, już się przekonałem, w żadnych swoich podrygach, tylko w Twoim miłosierdziu. Nie mam nic innego, tak? Że moc moja w słabości się doskonali. I muszę dotknąć swojej słabości, muszę upaść, żebym okazała się Twoja chwała i Twoja moc w moim życiu. Więc tak, niech ten tydzień będzie takim poszukiwaniem tej swojej amunicji, tych aktów strzelistych, którymi możesz, nie wiem, jadąc do pracy, słuchając tych wiadomości, a może też taki post na wiadomości, tak? Nie post w sensie napisz tam coś wśród wielu milionów postów, tylko post taki na trochę ograniczenie sobie tych informacji, którymi jesteśmy też bombardowani z różnych, radio włączysz Ukraina, telewizję włączysz Ukraina, wszędzie Ukraina, wszędzie Ukraina, z całym szacunkiem, tak? Ale to ludziom dorosłym robi problem w głowie. To widać, jak odpuszczają swoją pracę, odpuszczają swoje obowiązki, odpuszczają swoje rzeczy. I potem, proszę się nie dziwić, że tak samo tym karmimy nasze dzieci. Ja doświadczam tego chociażby w szkole, doświadczam tego w różnych innych miejscach, doświadczam tego przez telefony od przyjaciół, znajomych, bliskich, że naprawdę to ciśnienie robi się, a dopiero się zapowiada ten system, który przyjmujemy jakby pomocowy tutaj w naszych domach i tych informacji, że już nam robi szkodę, tak? No jeżeli to co też mówi jakby doświadczenie duchowe przed wielu wieków, wielu laty, że jeżeli coś ci nie służy, coś ci robi źle, coś ci robi jakby na twoje życie, krótko rzecz mówiąc, pożar, no to odcinaj to, zostaw to. Jeżeli te informacje ci nie służą, jeżeli te informacje wyprowadzają cię z równowagi, jeżeli te informacje zabierają ci pokój, odłóż, zostaw. Bez Twojej uwagi w tych informacjach świat się nie zawali. Ale może tąpnąć Twoje życie, Twojej rodziny, Twoich obowiązków, Twojego małżeństwa, Twoich dzieci, Twojej pracy. Zostaw, odłóż. Na jakiś czas zrób sobie post od tych informacji. Przez tydzień się nic nie stanie. Nie zawali się, że nie będziesz na bieżąco.
ale uchronisz i estetycznie potraktujesz swoją głowę, swoje serce i raczej nakarmić zanim z tymi wszystkimi słowami, które lecą w mediach, to nakarm się słowem. To nakarm się słowem. I to Jezusa tak naprawdę w końcówce postu też wzmocniło, ocaliło i wygrał tą bitwę, bo mamy oczywiście na końcu dzisiejszej Ewangelii, że odszedł od niego demon do czasu, czyli powróci. Jak powracająca fala, tylko uzbroi się bardziej, jak my postawimy falochronik, to znowu tak nas będzie próbował przykryć, tak storpedować, że cały czas monitoruje, cały czas jakby dronem gdzieś tam lata wokoło, jak ten lew ryczący, który czuwa, podchodzi, zasadza się, żeby tylko zestrzelić. Nie wiedząc o tym, że my mamy amunicję duchową, że mamy te pociski, które możemy ładować prosto do nieba. Mario, wspomoże niewiernych, módl się za nami, niech na ten najbliższy tydzień, na te najbliższe godziny, dni, na tą pierwszą spokojną noc, niech tego tygodnia błogosławi Ciebie, Twoich bliskich, Twojego współmałżonka, Twoje dzieci, całą Twoją rodzinę, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, niech Was strzegą anioły. Z Bogiem.